Moje życie nigdy nie było usłane różami. Począwszy od tego, że jestem man, a dano mi na imię Rexona, no to od urodzenia jestem bombą atomową. No i mam dwójkę rodzeństwa. No i nic nie wskazywało, że jeden dzień zmieni całkowicie nasze życie. Otóż pewnego dnia, jak co dzień, spałam sobie normalnie, legalnie, kulturalnie na mojej czarnej plandece, no aż nie przyszedł on i mnie nie obudził. Brrr, wstawaj, idziesz do roboty. Powiedziałabym, że był to całkiem nienormalny dzień, ponieważ od urodzenia właściwie moim celem życiowym było leżenie. Oczywiście, gdzieś tam w oddali migotał ten cel, że kiedyś trzeba będzie w kogoś uderzyć i zrobić bum bum, ale nie myślałam, że to nastąpi tak szybko. Zawsze lubiłam swoje życie. Jednakże taka praca, no to wstałam i wraz z moimi siostrami poleciałam na WTF City. Tak leciałam i 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 to był cudowny dzień. Bowiem nigdy się jeszcze tyle nie nalatałam. Ta szybkość, ten wiatr w oczach, ten smog nad Polską, to było po prostu cudowne. Zachwycałam się życiem, jednocześnie kontemplując jego sens i mając też przeświadczenie, że w sumie to zaraz się może skończyć. Jednakże wiecie, no nigdy bomba nie jest do końca przekonana, co tam się stanie na końcu, więc... Leciałam i leciałam i leciałam i leciałam i byłam bardzo szczęśliwa w tym locie, aż nie zobaczyłam tego. Delta Alfa, podaj koordynaty! Okej, mam! Moja siostra, bomba atomowa w kształcie butelki, została ukatrupiona. Zeszczelono ją. Jak tak można? Przecież ona miała cel w życiu, ona się po coś urodziła, a tu została zabita przed zniszczeniem WTF City. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Szwendałam się bez celu godzinami, a nawet kilometrami, nie wiedząc, co kompletnie ze sobą począć. Pójść tu? Może pójść tam? Nie wiedziałam. Wiedziałam jedno. Śmierć mojej siostry była bezcelowa. Nie spełniła nawet swojego życiowego powołania. Nie poszła do bomb hali. To była tragedia. To była prawdziwa tragedia. Dodatkowo nie wiedziałam, gdzie jest nasza trzecia siostra. To pogłębiało mój smutek i żal. Wtedy odkryłam, że latanie jest całkiem fajne i mogę latać setkami, tysiącami, milionami godzin, a przynajmniej dopóki nie skończy mi się paliwo i nie spadnę na jakieś randomowe miejsce, ale oby nie. Lot był cudowny, latanie było wspaniałe. No i wiecie, cieszyłam się życiem, jednocześnie wiedząc, że gdzieś tam niby to zadanie w tle mam, ale jakby o nim nie pamiętając. Moje aktualne życie było cudowne. Poza tym, że oczywiście byłam w żałobie po siostrze. Byłam nawet na jej pogrzebie. Albo inaczej, bardzo chciałam być na jej pogrzebie. Jednakże, no, to było ciężkie, bo została rozproszona nad starym WTF City, no i jakby jej szczotki rozpadły się na tryliardy kilometrów. Więc jakby przejść te tryliardy kilometrów, to był mój następny cel. Więc latałam i latałam i latałam i latałam i latałam i latałam nad WTF City i latałam nad WTF City, która tak naprawdę nawet nie wiedziała o moim istnieniu. Latałam i latałam i latałam, ale oni w pewnym czasie znikli. Okazało się, że te cwaniaki przeniosły się w całkiem inne miejsce. Że zbudowali sobie ulicę, zbudowali sobie wszystko. Ja jednak w swoim latającym życiu byłam z niego całkiem zadowolona. Nie chciałam tutaj nic zmieniać. Jednocześnie jednak z czasem, z wiekiem przede wszystkim, moje uczucie rozgoryczenia mocno rosło. Moje poczucie niesprawiedliwości, śmierci mojej siostry, która nie trafiła do bomb hali, no i wzmagało we mnie strasznie złe uczucia. No i pewnego dnia stwierdziłam, że kurczę, to latanie jest radowe, to latanie jest wspaniałe i niekończące się fruwanie jest po prostu bombastyczne. Ale kurczę, może jednak trzeba mieć cel w życiu. No i tak pomyślałam, no że może kurczę, tam, jak bomba się nalatałam te dziesiątki milionów kilometrów, paliwko już się mówię kurczę kończy, może czas spełnić swoje życiowe zadanie i trafić do bomb hali. No i postanowiłam tego dnia, że właśnie uderzę w nowe WTF City, że rozwalę nowe WTF City. W końcu to oni byli odpowiedzialni za śmierć mojej siostry. Więc leciałam i leciałam i leciałam i leciałam i leciałam. I kiedy już chciałam uderzać w WTF City, okazało się, że tam nic nie ma. Że tam nic nie ma. Ostatni odcinek serialu, kiedy miałam uderzyć, okazał się niewypałem. Na mieście nikogo nie było. No,
Może trochę cegieł się gdzieś tam ostało. Takich dziwnych cegieł trochę tam trochę było, ale poza tym nie było nic. Nie wiem, co się stało, nie wiem, gdzie oni poszli. No jednakże, wiecie, to wtedy całkowicie to bombnięcie straciło sens. Postanowiłam więc, że odpuszczam swoje bombnięcie. Nie będę bombować tego miasta. I lecę sobie dalej latać i latać. Może przyjdzie jeszcze sens życia. Może jakiś się pojawi. Nie wiem. Wiem tylko tyle, że tak jak mówię, gdy przyleciałam do miasta, tam zastałam tylko puste ulice, trochę jakichś cegieł, no i jakiegoś typa, który coś dziwnie krzyczał, że miasto nie istnieje, że coś tam. Jakiś wariat. Przecież nie zniszczyłam miasta. Nie wiem, o co chodziło typowi. Nie mam pojęcia. Kompletnie. Nie mam pojęcia, o co mu chodziło.